Dziesięciu najgorszych dowódców II wojny światowej Sir Bernard Montgomery, brytyjski dowódca wojskowy, marszałek polny British Army. Ogólnie pan miał swoje sukcesy, jakimi była obrona Dunkierki, czy też bitwa pod El Alamein, czy Alamele Halfa. Ale we wrześniu 1944 roku kierował operacją Market Garden. Jego autorskie operacje zakończyły się wysokimi stratami własnymi, zmarnowaniem środków, niewielkimi postępami i wykonaniem tylko części zakładanych celów. Z kolei największe przedsięwzięcie to jest właśnie wcześniej Wspomniana operacja Market Garden okazała się jedną z największych porażek sprzymierzonych na froncie zachodnim w latach 1944-1945. Mimo to Montgomery określił ją jako w 90% udaną. No nie wiem co on chciał w takim razie tam osiągnąć. W innych sytuacjach, tak jak w Ardenach, był zbyt ostrożny i pozwalał wrogowi wymknąć się z zaciskającego się ukrążenia. Ten strach przed kolejną porażką mógł być jednak spowodowany presją ze strony prasy i przełożonych po poprzednich niepowodzeniach. Aby wybronić się przed opinią publiczną, winę za porażki zwalił na Sosabowskiego, który był w przeciwieństwie do Montgomery'ego genialny w tym co robił. Rodolfo Grazini, włoski wojskowy marszałek marki zwolennik faszyzmu i Benito Mussoliniego, dał się poznać jako dowódca już w I wojnie światowej. Kampania prowadzona przez Graziniego objęła wywoływanie głodu, dokonywanie masowych mordów i tworzenie obozów koncentracyjnych. Zginęło przez niego tysiące Libijczyków. To jego armia w Abisyni użyła broni chemicznej. W czasie okupacji kraju założył obozy pracy oraz rozpoczął masakry w Etiopii. Od października 1930 Roku był szefem Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych. Jednocześnie od czerwca 1940 roku był gubernatorem Libii i naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych w Afryce Północnej. Skończyło się tam ganianie z pistoletem za bezbronnymi cywilami, a zaczęła się wojna. No i zaczęły się problemy. Ze rozkazu Mussoliniego niechętnie skierował do walki 10 Armię. Klęski wojsk włoskich w grudniu stały się przyczyną zdymisjonowania go w lutym 1941 roku. W 1943 roku po kapitulacji Włoch uciekł na północ, gdzie został ministrem obrony Włoskiej Republiki Socjalnej. Organizował masowe wywozy Włochów na przymusowe roboty do III Rzeszy. Zwalczał ruch partyzancki. Pietro Badoglio. Ostrzegam, że Włochów będzie najwięcej, bo to byli twardziele jeśli chodziło o masakry i morderstwa, ale jak trzeba było walczyć, to zachowywali się jak wystraszone panienki. W 1940 roku był szefem sztabu generalnego. Przeciwny udziałowi Włoch w II wojnie światowej. To on dowodził wojskami włoskimi na Bałkanach i to on zebrał tak straszny łomot, że musiał interweniować Hitler, aby utrzymać południową Europę. Italo Balbo, włoski lotnik, twórca i marszałek włoskiego lotnictwa wojskowego oraz wysokiej rangi polityk faszystowski, typowany na następcę Mussoliniego. Po niemieckim ataku na Polskę w czasie jednej z wizyt w Rzymie, Balbo ogłosił publicznie, iż nie zgadza się z polityką sojuszu z Hitlerem prowadzoną przez Włochy. 28 czerwca 1940 roku nad Tobrukiem samolot z lecącym Italo Balbo został zestrzelony przez włoską obronę przeciwlotniczą. Władze włoskie podały oficjalną informację, że zestrzelenie nastąpiło w wyniku pomyłki, jednak wdowa po marszałku ogłosiła, iż było to działanie zamierzone, będące zemstą Mussoliniego za krytykę jego polityki i służące w eliminowaniu popularnego, wybijającego się na niezależność polityka. Bardzo możliwe, że była to pomyłka, a Balbo jest jedynym człowiekiem na świecie, który zestrzelił samolot, którym leciał, a bajka o spisku Mussoliniego została wymyślona, żeby nie poniżać Balbo. Stefan Dąb Biernacki, oficer Legionów Polskich, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik I wojny światowej i walki o niepodległość Polski, wojnie polsko bolszewickiej oraz II wojny światowej, członek Loży Wolnomularskiej, generał Dywizji Wojska Polskiego. Południowe zgrupowanie Armii Prusy dowodzone przez generała Skwarczyńskiego którego działania Dąb Biernacki nie ingerował, zostało rozproszone na skutek bitwy pod Iłżą. Toteż Dąb Biernacki rozpoczął reorganizację podległych mu wojsk na wschodnim brzegu Wisły. Naczelny wódz powierzył mu też dowództwo sformowania 10 września 1939 roku Frontu Północnego, w którego oprócz armii Prusy wchodziły też wojska Grupy Operacyjnej Wyszków oraz Samodzielnej Grupy Operacyjnej Narew. W ciągu tygodnia odbudowane na pograniczu Mazowsza i Lubelszczyzny dywizje zostały wyprowadzone spod niemieckiego uderzenia i skoncentrowane na północ od Zamościa. 17 września 1939 roku z powodu sowieckiego ataku na Polskę nakazał przyspieszyć marsz i zmienić jego kierunek na południowy. Próba przyjścia z pomocą wojskom frontu środkowego dowodzonym przez generała Piskora doprowadziła do drugiej bitwy pod Tomaszowem Lubelskim. Wspólne uderzenie wojsk niemieckich i sowieckich wymusiło kapitulację frontu północnego. Generał Dąb Biernacki oskarżony był przy tym o porzucenie walczących oddziałów, a nawet o ucieczkę z pola walki w ubraniu cywilnym, za to został zdegradowany, a następnie zwolniony z wojska. Grigoryj Żukow, radziecki dowódca wojskowy, uczestnik rewolucji październikowej, szef sztabu generalnego Armii Czerwonej, zastępca naczelnego wodza podczas II wojny światowej, marszałek Związku Radzieckiego. Po wybuchu wojny w 1941 roku został szefem sztabu generalnego. 29 lipca 1941 roku objął dowództwo frontu rezerwowego. Na początku września 1941 roku prowadził ciężkie walki o przyczółek niemiecki w okolicach Jelni. Pomiędzy 14 września 6 października 1941 roku był dowódcą obrony Leningradu. Zasłynął tam okrucieństwem. Żukow jest przez wielu nazywany najgorszym dowódcą II wojny światowej. Jest tak nazywany głównie ze względu na mordowanie rannych własnej armii. Amadeo Daosta. Trzeci książę Aost, generał włoski, generalny gubernator włoskiej Afryki Wschodniej, wicekról Etiopii od 1937 roku, wódz naczelny wojsk włoskich w Afryce w latach 1969 1941 Skapitulował przed Brytyjczykami pod Amba Alki i zmarł w niewoli brytyjskiej w Nairobi 3 marca 1942 roku. Można bardziej przegrać, no nie wiem... Kiriu Mierieckow, radziecki dowódca wojskowy, marszałek Związku Radzieckiego od 1938 roku, dowodził denigranckim okręgiem wojskowym i z tej racji stanął na czele wojsk, które dokonały agresji na Finlandię. Wobec całkowitej nieudolności 7 stycznia 1940 roku został pozbawiony tego stanowiska i objął dowodzenie siódmą armią walczącą na przesmyku karelskim na kierunku Wyborgu. Mimo wielkiej nieudolności i porażek Finlandii w Związku Radzieckim został ogłoszony bohaterem. Karol Świerczewski, generał pułkownik Armii Czerwonej, generał broni ludowego Wojska Polskiego, po ataku Niemiec na Związek Radziecki do 22 czerwca 1941 roku, został dowódcą Dywizji Strzelców na froncie zachodnim. W listopadzie 1941 roku, nad Wiaźmą, na skutek popełnionych błędów, dowodzona przez niego dywizja została rozbita podczas odwrotu w bitwie pod Moskwą. Z 10 tysięcy żołnierzy podlegających Świerczewskiemu przy życiu pozostało zaledwie pięciu. Dowództwo, widząc rażącą niekompetencję i pogłębiający się alkoholizm Świerczewskiego na dwa lata, przesunęło go do szkolenia rezerw. Decyzję tę podjął marszałek Grigori Żukow. Nie chcąc drażnić Józefa Stalina, następne jego lata to, jak naprawdę, działanie w różnych szkołach tylko i wyłącznie dlatego, bo nie chciano go dopuścić na front, gdyż tam bez przerwy przegrywał i szanił wszystko, co było możliwe. W końcu skończył jako komendant kijowskiej szkoły oficerskiej. Gunther von Kluck, feldmarszałek Wehrmachtu i dowódca sił niemieckich na zachodzie po operacji Didei. Podczas bitwy na łuku kurskim na pozycję Armii Czerwonej od północy nacierała grupa Armii Środek pod jego dowództwem. Trzy dni po inwazji brytyjsko-amerykańskiej na Sycylię, Hitler rozkazał Wonklugowi przerwać bitwę pod Kurskiem. W ostatniej dekadzie września wycofał się on ze Smoleńska w obawie przed okrążeniem. W listopadzie 1943 roku został usunięty z zajmowanego stanowiska za krytykę decyzji Hitlera. 27 października miał wypadek samochodowy, na skutek którego trafił do szpitala. Oficjalnie podano, że ten fakt był powodem opuszczenia stanowiska dowódcy Grupy Armii Środek. Podczas kampanii na wschodzie na terytorium Polski i Związku Radzieckiego podległe Guterowi von Kluck oddziały Wehrmachtu dokonywały szeregu zbrodni wojennych.